Witajcie! Dzisiaj wita Was oznaczony prosto z Summoner's Rift, gdzie będziemy obserwować grę w dżungli. Wybaczcie, że tak długo nie było filmów, niestety miałem pewne problemy techniczne, niewiele mogłem na to poradzić. Komputer kompletnie mi odmawiał możliwości nagrywania, granie zresztą też. Bo w wyniku kilku bardzo nieprzyjemnych blue screenów dostałem bana. Bywa i tak. No cóż, w każdym razie teraz już jestem z powrotem i w najbliższym czasie nie zamierzam milknąć. I tak. Jak już mówiłem, dzisiaj obejrzymy sobie Wii w dżungli. Czyli no, teraz chyba jednego z najlepszych dżunglerów w ogóle w grze. Gra, muszę przyznać, ponieważ oglądamy z Lore Recordera powtórkę, muszę przyznać, że gra była naprawdę fajna, naprawdę mi się bardzo podobała. Zresztą ocenicie sami, ale myślę, że powinna wam się podobać. Jak widzicie, dżunglę V można zaczynać zasadniczo albo od W, albo od E. Próbowałem od E, próbowałem od W. Z doświadczenia, na podstawie prób i błędów, wolę zaczynać z W. Po prostu szybciej, lepiej wychodzi, tak? Obrażenia procentowe, zmniejszenie pancerza, zwiększona prędkość ataku, to pomaga. Jeszcze jak dostaniecie dobry pull na blue, to naprawdę bardzo szybko możecie tą dżunglę robić. Szybko złapiecie drugi, trzeci poziom i od razu można gankować, od razu można bić. Zresztą zaraz zobaczycie. Tam powiedzmy, że nie będę wam pokazywał dokładnie, jak ja tam wszystko farmię, bo wydaje mi się, że ścieżki dżunglerskie to mniej więcej każdy gracz, który trochę gra w LoL'a, ma opanowane. Więc popatrzymy sobie na troszkę ciekawsze okolice. Tutaj sobie robię wraty. O, jak widzicie, już mam E. Q jeszcze nie mam. Q jako w Q, gdy idę do dżungli, biorę ostatnie. Dopiero na trzecim poziomie. Też tak naprawdę skill, ok, zadaje obrażenia, jak najbardziej. Natomiast póki nie gankujemy, też tak bardzo nam się nie przydaje. O, tutaj niestety Master złapał Ari. No ale niestety, tak to już jest z AP Masterem, że on jest cholernie niebezpieczny z tym swoim Alpha Strike'iem. No nic, potem się odrobi. Dobrze, ja zrobiłem sobie reda. O, proszę. Przez ściany można tak sobie spokojnie przelatywać ten kół. Jak najbardziej zadam wtedy obrażenie. Przelecimy, skrócimy czas zawsze o te 2-3 sekundy. To jest dość ważne. No i cóż. Coś, o czym zapomniałem powiedzieć. Moja drużyna początkowo troszeczkę się nie dogadała. Ja przyszedłem do dżungli. Na górę miał iść Darek, na bota z karmą miał iść Timo. Tylko że Timo, nagle weszliśmy do gry i stwierdził, że on idzie na top. No i przez dłuższą chwilę, zresztą jak widzicie, trwała walka o to, kto gdzie idzie. Panowie się kłócili. No i ostatecznie, z tego co pamiętam, Darek chyba poszedł na tego bota. Wow, ledwo. Darek chyba poszedł na tego bota, ale powiedzmy, że na koniec to i tak wszystko się ładnie wyrównało. Tak, mamy 1-3, spokojnie, będzie lepiej. Ja się teraz cofnąłem, żeby sobie dokupić Spirit Stone'a. Cóż, do dżungli uważam, że każdy AD jungler w tym momencie, no chyba że z wybitnym tankiem w rodzaju, nie wiem, Amumu. Ale ja nie lubię akurat Amumu grać w dżungli. To uważam, że każdy inny jungler powinien mieć ten item z True Damage'em. To jest duch starszego jaszczurów. Ze względu właśnie na True Damage, na spory boost do obrażeń. Plus 35 AD na początku to wcale nie jest mało. Plus 30% obrażeń do potworów.
To naprawdę robi różnicę i jest dużo lepszy moim zdaniem od Trickla, który zresztą został dość solidnie znerfiony ostatnio. Dobrze, tutaj jak widzicie, czaje się na Mastera. O, i ku... i... up. Ej, uciekło mi. Tak, tutaj on mi niestety chyba zwieje. Nie, nie zwieje mi. A jednak. Urokari troszeczkę za krótko działał. Minimalnie po prostu. Pół sekundy dłużej bym rąbnął. No ale niestety. Ja tymczasem już tutaj lecę na bota. Bo sytuacja aż się prosi, żeby po prostu komuś dowalić. Oj. Spójrzcie, no to po prostu było piękne. Tutaj jest. O. Specjalnie tego killa oddałem. Mogłem rąbnąć z E, to nie był problem, ale Darkowi ten kill na pewno się bardziej przydał ode mnie. Tak więc zapam tylko dwie asysty. I jest ok. Dobrze. Tutaj widzę, Mumu biegnie. Ależ tu miałem fajną sytuację. Szkoda, że nie było tu Warda, bo bym mógł tego Nunu wtedy fajnie złapać. No ale niestety. Nie wyszło. Jak widzicie, mam trzeci. Nie, który mam? Piąty poziom. Tak naprawdę nie mam nic, co by mi zwiększało obrażenia przeciwko bohaterom, a bije im naprawdę dużo. To jest taka. No, to jest specyfika V. Ona zadaje po prostu niewiarygodne. No. Niewiarygodne obrażenie. Tutaj się minimalnie spóźniłem po prostu, żeby uratować tą Ahri. No ale tym niemniej, dwa trupy, nie jest źle. Zrewenżowałem się za nią. Jeszcze dołożyłem Nunu od siebie. No i jest dobrze. Tutaj czy ja się recallnąłem? Nie, ja tu chcę puszować wieżę. Bardzo logiczne zresztą, całej drużynie się przyda trochę golda. Teemo sobie na topie radzi. Tutaj zraz. Ups, dead. Nie będzie dead. Dobra, ja tutaj odpaliłem potki, wycofuję się. Jeszcze nie jestem aż tak dobry, żeby móc za P-Masterem się bić, niestety. No to wiadomo, ta prędkość ataku Alpha Strike, ten bonus do AD. Wybije dużo, nawet bardzo dużo, ale nie aż tak. No także więc niestety muszę gankować tylko, a nie bić się, że tak powiem, bardziej konwencjonalnie. No ale tym niemniej już mam multik. Zresztą było widać w momencie, jak go użyłem na Nunu. Czego brakowało w tej grze? Niestety muszę wziąć wardów. Bo są dwa, tuż przy wejściach na linię. Teraz brakuje na midzie wardów. Mogą się w sumie to zatroszczyć, ale jakoś, nie wiem, w trakcie gry nie zauważyłem tego problemu. Dopiero teraz, jak tak się przyglądam, na zimno to widzę. No, co sprawiło, że ten master niestety też był ostro sfidowany. Ale na szczęście przy okazji bardzo squishy, więc złapać go na ulcie i potem rąbnąć dwa razy z E i zasadniczo już go nie było. I to była cała. No, tutaj Ahri pięknie. Będzie drugi, dobrze. Także więc sprawił on problemy, gdy wyskoczył na gang. Gdy nagle się wyleciał na ulcie z tych krzaków, rąbnął i. Aj, tu Nunu skastował ulta. Dobrze, kill. Tego mastera, o ile dobrze pamiętam, niestety nie dogonimy. Master ma troszeczkę zbyt szybką prędkość ruchu. Zbyt szybko biega, żeby go dogonić bez jakichś bonusów. Na Shureli, czy nie wiem, czy nawet Phantom Dancera nikt jeszcze nie ma. O, ja jeszcze nawet butów ulepszonych jeszcze nie mam. Podobnie jak Karma, czy Darek. No więc niestety.
A tutaj dajwujemy. Odrobinkę tylko, tak żeby go nastraszyć i spokojnie sobie ubić tego tureta. O, proszę. Tutaj znowu skończyłem serię Mastera. Gonię kite. No, nie uciekł. Tutaj. Mój fart w tym momencie po prostu przekroczył wszelkie możliwe granice. Ja powinienem 3 razy dednąć, ale mi nie wyszło. Uratowała mnie Ari swoim... swoim urokiem i odciągnęła na chwilkę Caitlyn ode mnie. Z tego co pamiętam, to miałem w tamtym momencie, jak skończyliśmy bić Caitlyn, miałem chyba 23 HP. Więc to już mówi samo za siebie, jak dużego miałem farta. Dobrze. Jak widzicie, składam, jak mówiłem, z duszę. Tutaj znowu próbowałem ją uratować. Znowu mi nie wyszło. Znowu mi zwiał chyba, z tego co pamiętam. Z tym masterem były problemy. Natomiast wracając. Jak widzicie, składam znowu... Składam mniejsze itemy do duszy starszego jaszczurów. Przy okazji złożyłem berserki. Navi generalnie większa szybkość ataku niż z samych berserków nie wydaje mi się potrzebna. Ma ona jeszcze dodatkową prędkość ataku z samego W, gdy tylko kogoś ubije. Ja przepraszam, gdy rąbnie komuś 3 razy. No tutaj nie wyszło mi. Znowu uratowanie Ari. Zawsze byłem o pół sekundy za późno. No natomiast tak. Szybkość ataku z berserków jest, myślę, idealna, jeżeli chodzi o Vi. A później należy budować na typowego bruisera, tak? Czyli Trinity Force, czyli Frozen Mallet ewentualnie. No wiadomo, tłuczek, tak? W perspektywie Belcleaver. Można złożyć jakiś item stricte defowy w rodzaju Omen Randuina albo... O, tutaj idealnie zwiałem od Nunu. O, to jest najlepsze po prostu. Spójrzcie, Teemo stanął i nic go nie widać go po prostu. On tam stał chyba 2 minuty, czy 3. Oni wiedzieli, że on tam jest, ale nic mu nie mogli zrobić. I to było genialne. Małpka sobie doskonale radził. W ogóle mój kumpel, z którym grałem w Primadzie. Gdzie ja jestem? Tu jestem. O, już dokończyłem duszę jaszczura. No, czeka aż Timo się ruszy, a Timo czeka, aż ruszy się. Niestety. I po to są pink wardy. Po to są pinki. Troszkę sobie sfarmimy topa, bo w sumie czemu nie? Zawsze się trochę golda przyda. Spójrzcie na to obrażenie od Ari. Po prostu wow. Miałem na tyle dużo HP, że się nie bałem skakiwać.
znowu koniec serii Mastera. Ja jestem. Czyli jest pewną kontrą na Mastera ze względu właśnie na to swoje ulti. Po prostu gdyż to odpali i po prostu Master jej nie zwieje. O widzicie, nie boję się dajwować, nie boję się bić. Tutaj chyba też zwieje, o ile dobrze pamiętam. Albo i nie. A może jednak? Tak, zwieje, pamiętam, bo karma mi przyspieszy, a jest zwieje. Więc jak widzicie, mój fart w tej grze po prostu przekroczył wszelkie możliwe granice. O, spójrzcie na Zyrę. Jeszcze mając. Ile mając? Mając 150 HP, jeszcze ubiję Zyrę. O, tutaj schrzaniłem flasha. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to mi nie przeszkodziło w zwiadziu. Tylko małpka jak zwykle był na czas. Przeciwieństwie do mnie. I akurat 7-7-0-3. Proszę. Master się uwziął na Ahri. Totalnie. No w sumie to prawda, bo on tutaj robi zemidowca. Więc w sumie to dość logiczne, ale tym niemniej no Ahri zabijał bez przerwy. Przynajmniej próbował. A ja zgodnie z tym, co wam przed chwilą mówiłem, składam się pod Bruisera, tak? Czyli Spectral Wrath, czyli Phage i Brutalizer, które się czasem przekształcą w Trinity Force'a oraz w Black Cleavera, z tego co pamiętam. Tutaj Darek troszeczkę, moim zdaniem, zbyt odważnie biegał sam, puszował mida. Nie był aż tak sfidowany, żeby móc samemu spuszować linię, więc wydaje mi się, że to było troszkę bez sensu, no ale niech tam. Tutaj biegniemy. Topa. No, Zajra, ta Zajra sobie nie radziła. Nie wiem, czy grała pierwszy raz, czy co, ale kompletnie sobie Zajra nie radziła. Wieża zniszczona, Darek padł. Ale. Tak, bo tego Nuno, z tego co wiem, teraz wskoczę. No tutaj Zed złapał troszeczkę. Karma, support za około 2 trupy. Okej. Okay. No karma jest po reworku, tak? Jest troszeczkę OP. A ta przy okazji naprawdę dobrze sobie radziła. Tutaj muszę przyznać. I cóż, ta Zajra oczywiście chyba zaraz padnie. Tak, padnie. Tą Zajrę po prostu każdy bił jak chciał, bo to kompletnie nie umiała grać, nie umiała zwijać, nie umiała nawet bić. Więc no, że tak powiem, bezwstydnie wykorzystywaliśmy jakąś źródło Golda. Timo, myślę, że z tego Zeda złapie. Nie pamiętam. O, a mógł go spokojnie złapać. Ja tak teraz z Zed Masterem wyskoczył i tyle będzie z Timo. Ale Zed też zginie. No, ledwo. Dobra, co my tu mamy? Znowu cofnąłem, proszę, po KW. Stwierdziłem, że a co, twardy jestem, to sobie dołożę jeszcze troszeczkę obrażeń. Generalnie nie składam KW na Vi. Znowu nie zdążyłem uratować Ahri. Generalnie nie składam KW na Ahri, tak samo jak na przykład nie wiem, na Ksenię czasem złożę, czy na Panteonie, ale
Generalnie, kiedy gramy, że tak powiem, na Bruisera, to KW nie jest może najlepszą z dostępnych opcji. No ale jak komuś idzie na tyle dobrze, że może sobie spokojnie to pozwolić i widzi, że temu niczym nie przeszkodzi, to jak najbardziej. Więcej obrażeń zawsze jest dobre. Tak, tutaj troszeczkę schrzaniłem, bo gdybym lepiej wycelował, mógłbym nawet tej pkile złapać. Źle wycelowałem tymi E, tym obszarowym rąbnięciem. Widzieliście obrażenia. Po tylu obrażeń ubicie ich nie byłoby żadnym problemem. Natomiast troszeczkę źle wycelowałem, no i przepłaciłem to życiem i tylko jednym zabiciem przy okazji. Oczywiście to nie jest zły wynik, nie mówię, że jest, ale. No ale mogło być lepiej. No tutaj. Master leży. Ali tutaj też pięknie sobie naprawdę radziła. Może ma tylko. A nie, przepraszam. Źle czytałem. Ma 10 kili, czyli jak najbardziej dużo. To prawda 7 deadów, no ale to też moja wina, bo jej nie zdołałem uratować ani razu. Chociaż się bardzo starałem. Lecę z karmą, żeby pomścić Darka. Nie pamiętam, czy się to uda. Tak, uda się, będę, bo chyba po niego wlecę ultem, tak. Czy ta Caitlyn padnie? Nie pamiętam. Nie, wycofujemy się. Spójrzcie. Mogłem po nią spokojnie wskoczyć, właściwie nawet nie wiem, po co tego nie zrobiłem. Dogoniłbym ją spokojnie, czy Q, czy ultem. Czy nie, no do ulta jeszcze trochę. Ale dogoniłbym ją. No ale, co tam. Zawsze jest kolejny kill, prawda? Tutaj schrzaniłem, bo nie dość, że nikogo nie biłem, to jeszcze. No, nie dość, że nikogo nie biłem, to jeszcze tylko zwiewałem na spowolnieniu, co. Średni pomysł, przyznaję, tak. Ale cóż. Dokończyłem w międzyczasie krwiopijcę. Troszkę mi brakowało tego lifesteala, bo. Okej, karma mnie coś tam leczyła, czy osłoniła tarczą. I to było jak najbardziej fajne, natomiast. Natomiast niestety. Niestety po walce, no te straty tego życia miałem spore i troszeczkę mi brakowało możliwości jakby zregenerowania go bez powrotu do bazy, więc dokupiłem sobie krwiopijce, żeby w parę hitów mieć już pełne życie. No i do tego jeszcze czerwony kryształ, troszeczkę HP, bo co, w sumie nie zaszkodzi. Zobaczcie.
Tak, tutaj się dzieje teamfight. Jak widać wyraźnie, wroga drużyna nie chciała go do końca. Chciała bić się 5v2, no nie dziwię się, bo takiej dysproporcji prawie zawsze się wygra. Natomiast gdy jeszcze włączył się Teemo, włączyła się Ahri, ja tam też gdzieś biegłem, no to zaczęli zwiewać, co się skończyło bardzo źle dla Zyry. Czy tam Zajry. Nie wiem. Jak kto woli to czytać? Przy okazji, Caitlyn nie była aż tak bardzo niebezpieczna, jakby AD Carry mogło być, bo miała mnóstwo prędkości ataku, to nie miała kompletnie AD. Jedyny AD to miała z run, bo miała runy, plus Doran Blade, no to nawet, co nie jest dużą wartością. I nawet licząc, że przy takiej prędkości ataku bardzo często nabijała te kryty z pasywki, to kryt ze 150 AD to naprawdę nie jest duża rzecz i nawet nie należało się jej bać. Tam wskoczyłem sobie po Zyrę. Rąbnąłem wszystkich, zsiewając, no i Sasolinę troszeczkę pogonili. Niestety i tak się zdarza. No ale Teemo spokojnie sobie spuszczał topa. Albo prawie spuszczał. I zwiał jeszcze przy okazji. Zabił Zeda. Jest dobrze. Tak, tutaj chyba spróbujemy Barona. Chyba, że nie. Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj spróbujemy zrobić Barona. Wroga drużyna się chyba nie zorientowała. Jak widać, spokojnie sobie bijemy. Master tylko gdzieś się kręci w okolicy, ale nie dlatego, że nas widzi, tylko po prostu chce sobie wziąć Reda. A my sobie tego Barona spokojnie, bez nerwów kończymy. Master. Po Masterze. Właściwie w momencie, gdy ubiliśmy Mastera, to reszta niewiele nam mogła zrobić. Okej, okay, Zed coś bił. Nunu też bił. Natomiast Master był zdecydowanie najbardziej niebezpieczny i w momencie, gdy on umierał, to już wroga drużyny nie bardzo miała się jak przed nami bronić. Nie boję się nawet zmarnować tego flasha, żeby złapać killa, bo w sumie nic mi to nie zaszkodzi. Tutaj Ahri bardzo odważnie tą Zyrę. Wchodzi pod oba turety. Ale ją zabija. Tak, ja tutaj przyszedłem razem z Ahri puszować wieżę. Bardzo skutecznie zresztą. Teraz inhibitor chyba pójdzie. Tak. Pójdzie inhibitor, Nunu też padnie. Ja ledwo co zwieję. Tak, zwieję znowu na 20 HP. Dobra, nie 20, tylko 120, ale wiadomo o co chodzi. I jest fajnie. Zajra znowu leży, albo prawie.
Ari tutaj pięknie po prostu ubiła. Pięknie. Dobre użycie uroku, odpowiednie pokierowanie tą wracającą kulką i po prostu Ari rządzi. Muszę jej to przyznać, że dostała ode mnie wielkiego. Dostał, bo to on gra. Dostał ode mnie honora razem z pochwałą na czacie ogólnym tą grę. Uważam, że naprawdę grał tą Ari doskonale. No ale. Dobrze. Jak sami widzicie, już złożyłem Trinity Force'a, Krwiopijce i tak dalej. Ale zresztą ten Trinity Force nie na wiele mi się przydał, gdyż w tym momencie wygraliśmy. W tym momencie wroga drużyna się poddała. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnej grze. Trzymajcie się. Cześć.